inwestycje drogowe. Tutaj mamy wyjątkowy rok, bo dzięki naszym działaniom, powiem, powstanie czy zostanie zmodernizowanych prawie 12 km dróg gminnych. W tym ponad 7 km dróg otrzyma nową nawierzchnię. Już w zasadzie otrzymują, bo część prac związanych z miejscowością Solinki, Komarno, na ukończeniu są Wiechowicze, drugi odcinek drogi w Kolonii Zakalinki. To są przedsięwzięcia, gdzie zostanie wyremontowana nawierzchnia asfaltowa, no tak jak powiedziałem, na długości ponad 7 km. Trwa budowa nowej drogi w miejscowości Komarno-Kolonia, długości 1300 metrów. Do budowy są jeszcze dwie drogi, jedna w Kolonii Komarno, długości ponad 600 metrów i nowa ulica Wesoła w Konstantynowie, długość ponad 500 metrów. Także to jest oszałamiający zakres. No też pieniądze bardzo duże, bo wartość inwestycji to jest ponad 11 milionów złotych. Tutaj niestety musieliśmy się troszkę wesprzeć kredytem, bo udział własny jest dość duży, ale obawialiśmy się jednego, że zakres prac drogowych na terenie powiatu i nie tylko powiatu jest ogromny. Baliśmy się, że nie będzie wykonawcy, ponieważ trafił nam się dobry wykonawca, bo firma Tredrom z Białej Podlaskiej, to te prace naprawdę wykonywane są bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Dodać muszę jeszcze, że do tego jak gdyby pakietu robót drogowych jeszcze ponad 4 km dróg gruntowych będzie miało poprawioną nawierzchnię, czyli pojawi się na tych drogach albo gruzobeton i mieszanka żwirowa, a tam gdzie ten gruzobeton jest, poprawiona zostanie nawierzchnia mieszanko-żwirową. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, bo myślę, że drogi to są takie oczkiem w głowie nie tylko mieszkańcom, ale również i władzom. Na chwilę, zostańmy jeszcze przy drogach. Drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Co z drogą Konstantynów-Janów-Podlaski? No, jeśli chodzi o drogę wojewódzką Konstantynów-Janów-Podlaski, no na razie oczekujemy z niecierpliwością. Prace projektowe zostały zakończone. Mam nadzieję, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotrwamy do takiego momentu, że się pojawią środki i to inwestycje będziemy rozpoczynali, bo niecierpliwi się wójt z Janowa, ja się też niecierpliwię, bo ten odcinek faktycznie jest takim dość krytycznym, jeśli chodzi o drogę 698, o tą drogę wojewódzką. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, w przyszłym roku planujemy przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Komarno. To jest ponad kilometr drogi, na który złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu i mam nadzieję, że jeżeli środki zostaną przyznane, to w przyszłym roku wieś Komarno otrzyma nową nawierzchnię, nowe chodniki, bo taki jest projekt. Złożyliśmy też wniosek do Polskiego Ładu na remont dróg zniszczonych przez wojsko. To jest droga powiatowa Janów-Kuski na odcinku od Bubla Starego do granicy z gminą Sarnaki. Bardzo taki też newralgiczny punkt i mam nadzieję, że jeżeli te środki trafią do nas, to na pewno remont tej nawierzchni się odbędzie. Także nie czekamy, bo wiemy, że jeżeli nie będzie naszego wsparcia, naszej inicjatywy, to może być problem, żeby zarządcy czy z powiatu, czy z województwa no te drogi w takim szybkim tempie zrealizowali, bo wiemy, że mają potrzeb ogrom, ale przy naszym wsparciu może nam się wspólnie uda te przedsięwzięcia jakoś pokończyć.